Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na materiał z gry The Visitor, Sleepover, Slaughter. I tym razem będziemy grać w wersję reżyserską, Director's Cut. Oczywiście ostatnimi czasy przeszliśmy sobie tutaj pełną grę, jeśli chodzi o to. Nie pokazywałem wam tego w sumie, to znaczy pokażę wam w tej chwili dla osób, które nie widziały poprzedniego materiału, a które będą chciały sobie zobaczyć ten oczywiście materiał, to serdecznie zapraszam, bardzo, ale to bardzo się opłaca, robiliśmy naprawdę ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o ten Sleepover Slaughter i udało nam się bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy osiągnąć, jak widzicie sobie tutaj troszeczkę podrośliśmy. Nie wiem, czy w chwili obecnej będę na też taki, powiedzmy, duży, jak powinienem być, bo nie wiem, czy gra się odpaliła jako na nowo, czy nie, ciężko mi stwierdzić, bo w poprzedniej części było tak, że już wszystko skończyliśmy. Tak, odpaliła się na nowo, więc nie mogę wam pokazać tego, co nadrobiliśmy, jeśli chodzi o to, ale na pewno będziecie mogli teraz zobaczyć wersję reżyserską tego, co jest, czyli trzy zapewne wycięte sceny z całej gierki, jeśli chodzi oczywiście, które pewnie nie zostały umieszczone w głównej grze ze względu na to, że się coś z czymś mieszało, coś nie pasowało twórcom, ale zostały te sceny nam udostępnione, żebyśmy mogli sobie po prostu w nie zagrać i zobaczyć, jak to wszystko miało wyglądać. Także, moi drodzy, Shocking Romance, pierwsza część, Shards of Love i Kitchen Chemistry. Czyli pierwsza tutaj ta część, Shocking Romance, to rozumiem, że jest szokujący romans. I zobaczymy, co to ciekawego będzie. Czy jesteśmy w stanie na przykład porazić go troszeczkę prądem, czy nie jesteśmy w stanie go porazić prądem, co by się tu miało dziać. A, czyli troszeczkę inaczej twórcy to wymyślili, że wyszliśmy sobie stąd, bez tej skarpety jest żelazko. Żelazko, które może dołącza się do prądu. Zdecydowanie tak. Teraz tak, skarpeta. Nie łączy się to z niczym. Jest woda i kran. Dobra, jest... Ładujemy to tutaj. Ładujemy tam jeszcze skarpetę, żeby zatkała, ok? Szybko poszło i teraz możemy go zjeść. O! Możemy go przejąć. O! Holy shit! Wow, to było coś, to było naprawdę bardzo ładne, ale zakładam, że twórcy nie wykorzystali tego, bo jakby nie patrzeć, tu jak go załatwiliśmy, musieliśmy się namęczyć, wziąć sobie jego bluzę, wziąć sobie oczywiście jego twarz, połączyć to wszystko z wieszakiem, tak żeby tamta, ta ostatnia mogła wyjść. A tutaj gdybyśmy od razu w sumie wpełzili do domu, tak jakby, wyszli z tego, no i widzieliście, to pierwszy raz to przechodzę i poszło mi to o wiele szybciej niż pewnie to, co robiłem w oryginalnej części. A nie w tych dodatkach. Tak, no to zdecydowanie łatwiejsze. Plus od razu jedna przychodzi i jedną z góry eliminujemy. Więc jest to dosyć łatwe. Drugie, Shards of Love, czyli kawałki miłości. Ułamki, kawałki. Tak jak kawałki szkła na zasadzie. Shards of Glass. Coś takiego, okej. I wchodzimy sobie tutaj do pomieszczenia jej. Misio z tym, nie, może misio z nią. Misio, nie wiem, z tym, nie. Coś musimy tu wymyślić, także to może z tym... Zbijamy. Nie zwróciła uwagi. Może mi... O. Misio... Z siedzeniem. Posadzimy misia, dobra. Teraz tak, misio z tym. Misio się nie może upiększyć, dobra. Jej też nie możemy nic zrobić, mimo że moglibyśmy ją w sumie zjeść w tej chwili. To nie będę na to narzekał. Może na podłogę gdzieś musimy wysypać sobie to. Otwieramy okno jeszcze, dobra. O, ona przytula misia. Nie no, szkło z misiem na bank. Możemy zamknąć. Też przytula misia. O, tu mamy coś do cięcia. Dobra. I tym rozetniemy misia. I teraz naładujemy do niego szkła. Zdecydowanie. I teraz otworzymy okno. O, misiu. O, mam kilka dziurek w ciele. Niestety, jak to się mogło stać? Jak to się mogło wszystko stać? No, niezbyt inteligentnie ze strony naszej koleżanki, jeśli chodzi o to. No, ale no, tak to już bywa. No i jest kitchen chemistry, czyli chemia kuchenna. Zobaczymy, co tu ciekawego jeszcze wyjdzie, jeśli chodzi o to. Zobaczymy, zobaczymy. Jest tutaj coś do szyb. Czy mogę ją popsikać na przykład? Okej. Tu się coś włącza. Dobrze, niech będzie. Czy mogę szafkę otworzyć? Mogę. Jest
Bleach i to, okej. Okay. Mogę to połączyć, jest chemiczne. Nie to chciałem. Chciałem talerz. To tu, dobra. I teraz ładujemy to, żeby zamknąć. I włączamy piekarnik. Zaczyna, zatruje ją? Okej. I to tyle. Tak szczerze mówiąc, dosyć słabe to trzecie zakończenie. Myślałem, że to będzie coś więcej, myślałem, że to będzie lepsze. Niestety nie udało się, ale też w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam serdecznie na trzeci epizod z gry The Visitor, gdzie będziemy sobie oczywiście grać w domu studenckim, mogę tak to nazwać, takim powiedzmy domu studenckim, gdzie będzie impreza bardziej, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niestety na chwilę obecną, kiedy to nagrywam, tego jeszcze nie ma, ale kiedy tylko wyjdzie, to na pewno to zobaczycie na kanale. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło, no i pa pa!